Ale wy się dajcie w końcu zarwać, dobra? No. Ale może zaproponujcie, że coś na niej zrobicie? Może zaproście ich na kakao? Chodź tak, daj. Daj, aż ja pobruszę, a ty pocieraj. To było pierwsze zdanie wypowiedziane. Cięcie! Dobrze, dobrze, no i teraz tak, i tu się to dzieje. Wy cały czas gadka, szmatka, gadka, szmatka, gadka. I teraz matka idzie zrobić pranie, no. Patrzcie, chciałem zwrócić uwagę, że w tych, bo to mówimy o roku 1200... jest narratorem, 1200, ale co w tym roku już było? Co w roku 1200? Haft! Nieprawdopodobne! To są źródła naszego klubu, tak, dosłownie źródła. Szok! Taki szok, no, no. No, właśnie, szok. Weź tak, że szok. I co to jest? I... Tak, i teraz właśnie, no. Tu kinia, wiecie, tu się przymierza. To na ogóle pierwsza rzecz będzie prawa, nie? Bez pralki automatycznej. I już powoli, o, ja powoli mogę, rycerz zmierza, tak. Patrz, ty rycerz, patrz. Jaka szkoda. Cóż za to otrzymam, dziewojo! Moja wielka wdzięczność! Czym jest twa wielka wdzięczność, dziewojo? Mów tam, rycerzu, tak smakowitej mowy używasz, że ja cię nie rozumiem, jestem tak prostą chłopką. Tak smakowitej mowy, rycerzu, używasz, że ja cię nie rozumiem, ja ze wsi jestem, ja nie rozumiem. A to spokój, ja też ze wsi, słuchaj, myślałem, że muszę udawać, a tutaj głęboka. Głęboka mówisz? Muszę tam zejść! Oj, uważaj rycerzu! Uważaj! O, jest! Dobra, wracamy. Teraz mówimy, ura! Ma wodę! Mam wodę! A wy teraz pod rękę, No. Pod rękę. Dobra, chodźcie ze mną już, chodźcie. Z drugą stronę. No, dobra. I... Ona, konia! Na razie!